Witam Was serdecznie. Dzisiaj po ostatnim live'ie, którym jechałem, poprosiłem szefa, żeby kupił coś dobrego, bo się tam też rozpieprzyło RAM. Padła cała głowica. I postanowił szef Uncio, że on nam sfunduje oto takiego Mercedesa. No i też trochę nowych informacji się dowiedziałem, mianowicie będziemy jeździć wszędzie, czyli to dla nas plus i minus, bo wiadomo, że będziemy jeździć wszędzie, no to też będą to wymagania, jeśli chodzi o kilometry. Więc otwórzmy sobie drzwi. Zobaczmy, jak mi się prezentuje tutaj. Oczywiście fajne malowanie. Od mechanika właśnie, znaczy od mechanika z Warszawy, tutaj stąd zebrałem go. Tak wygląda. Awaryjne mu ładne. To generalnie jest śliczny ten, więc musimy przyjechać. Więc ja wsiadam i jedziemy. Ok, zamkniemy sobie drzwi. Ok. Zamykają się, ok. Mam lekką chrypkę. Trzeba zaprzęgniemy, żeby tutaj nam nie hałasowało. Dobra, powoli ruszamy. Ale to jest korek. Wow. A ja źle pojechałem też. No ale dobra, uda nam się może to zorganizować inaczej. Okej, tu się zatrzymam. Bo źle pojechałem. Zobaczyć w nawigacji, jak on tam napisał.
Zaraz do was wracam, tylko zobaczę, jak to wygląda. A nie, jednak po krótkim obejrzeniu jadę dobrze. Myślałem, że pomyliłem trasy, ale nie, jadę dobrze. Nic jest git. Tu, gdzie mieliśmy jechać, to jadę. Właśnie. Także mówię, takie odcineczki będą. Pierwsza trasa. Później sobie tylko jeszcze będę musiał ustawić troszeczkę pozycję tutaj siedzącą. Bo wiadomo, że ja załaduję sobie tutaj ludzi i zaraz do was wracam. W sumie możecie nawet zobaczyć, bo chciałem. Muszę sobie otworzyć drzwi. Chociaż nie. Otwieram sobie okno, żeby. Ludzie się ładują i zaraz ruszamy. Okej. Trochę miałem kombinacji z tym, ale już siedzą ludzie. Także możemy jechać sobie. Zamykamy drzwi. I 700 km ruszamy. Że miasto Desit jest na razie na testach, że tak powiem, pierwszą trasę wyjeżdża. Zobaczymy, jak on tam będzie sobie radził. Na pewno widzę, że się lepiej nim prowadzi niż właśnie tamtym starym. Dość mocny korek. Widzę. Zobaczymy, kiedy to się rozładuje. Chyba. Nie wiadomo. No trochę z tej drogi do Dortmundu jedziemy z klientami. Może jakieś radio się puści. W sumie, bo to zawsze trochę. Dyskontowe asy w Netto. Teraz awokado Haas tylko 2,99 za sztukę, a mleko łaciate UHT 3,2% 3,59 za 1 litr przy zakupie 3 sztuk. Netto. Patent na tanie zakupy.
kolejowego ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ludzie pytają, jak zrealizować wszystkie plany te noworoczne i w ogóle. Otóż my kule mamy w planie losowanie. Tak, to wygląda wszystko kierowcy. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Widzicie, bo jeździcie. Media Expert jest wielka wyprzedaż, no to możemy wreszcie kupić ten, no. Wszystko możemy kupić, Marian, bo jeszcze są multirabaty. Czyli jak kupimy 5 rzeczy, to za 5 zapłacimy tylko złotówkę. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Się świetnie jeździ. Zobaczymy, kto w trasie, czy będzie się męczył, czy nie. Na pewno on też trochę przytnę tego, tej drogi. Nie ma sensu, żeby się udali całą drogę, nie? A może jakiś tam fajny moment, który... pokażę. Problem z wyjechaniem z miasta. Jedziemy, to jest pośpieszne. Ale trochę mam 10 godzin, to spokojnie. Gdzie nawigacja? Trzy właściwie też. Kółeczko jest, to można jechać. Jak to się mówi, prawda? Mamy też będzie dobrze słuchać w sumie. A może przyspieszę ten film w sumie razy dwa. Chociaż nie, bo ten mój głos też będzie słabo źle słychać. Co tam się stało? O, jedziemy. Boże. Inaczej się stoi.
powiedzmy takich kretynów po drodze. Pięć razy na świat. Jedziemy. Może. Trudno z tego miasta wyjechać. Ale jak już wyjedziemy, to będzie git. Trochę musiałem wymusić. Inaczej to... Myśmy nie dali rady. Taką na tirach jeździłem. I szef powiedział, że przebranżawia się i... Czy przebranżawia się, to się nie zwolnił mnie. Stwierdził, że COVID, że to, że tamto i nie będzie mieć pieniędzy dla pracowników, musi kogoś zredukować. No i padło na mnie. Co tam się będzie dzieje? Oni tam jadą czy nie? Się wydarzyło dziwnego. I ci będą stać trochę. No ale nic. No i wracając do tematu, szef mnie tego wyrzucił. Dał mi odprawę. Ale co tam z tej odprawy poszło w sumie? To mało. I postanowiłem, że w sumie zamiast kierowcą ciężarówki, to mogę być kierowcą przecież autokaru, nie? Bo mam tą kategorię. I to się też zalicza. Więc tak zacząłem najpierw o Rumuna robić. Za pierwsze pieniądze zatrudniłem się, no to w sumie poszło na live, robiłem live'a pierwszego wczoraj mianowicie z właśnie trasy z tym starym złomem. No i powiedziałem, że nie, tak nie może być i że jeżeli mamy dobrze wozić kierowców i fajs trzepać, to trzeba zmienić autokar. No i proszę, dzisiaj rano telefon dostałem o 6, że mam przyjechać na warsztat. Wstałem, ogarnąłem się, to była 10 i w ogóle. Ale odebrany, ładny mercuś. Jednak szefu taki zły nie jest, jak się na początku wydawał. No i jak to widzicie, człowiek ewoluuje. Najpierw jechał starym jakimś półwieczym. A dziś jadę już Mercedesem.
i to full klasą. Także widzicie, można trochę przycisnąć szefa i się znajdzie. Znajdą się fundusze na nowy ciężarów, na nowy autokar. Też muszę uważać na mandaty. Także myślę, że ten odcinek ma 20 minut. Myślę, że może go przyspieszę trochę. Na stacji się zatrzymamy. Tam 639 km, no. Wow, wypadek? Dobra, tankować w sumie nie musimy, póki co. Tylko się tutaj zatrzymam. I pójdę sobie z drzemkę, a my się zobaczymy wkrótce, jak dojadę gdzieś dalej. Wypadek jakiś ogromny się stał. Już to zrobić. Nic nie poradzimy. 300 km mamy do naszego celu. Więc no co, jedziemy dalej. Bo korki ogromne są, więc nie ma sensu, żebyście oglądali, jak cały czas jadę 80 albo 90. Więc widzimy się dopiero. Pewnie gdzieś pod koniec. O, tu jaki korek w ogóle. O matko, tu jaki duży korek się robi. No ładnie. O nic. Dobra, to lecimy dalej. Okej. Więc jedziemy. 60 km zostało. O, BMS mi się wpieprzył. Korek. Korki są mega ogromne. Suplement diety Cevitum to witamina C na wysokim C. Ludzie pytają, jak zrealizować wszystkie plany, te noworoczne i w ogóle. Otóż my kule mamy w planie losowanie. I powiem tak, na pewno je zrealizujemy. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto. Czy niewiele zostało? Wyobraź sobie upragniony weekend z niesamowitymi promocjami. Albo nie wyobrażaj sobie. A my zapewnimy mega zniżki. Teraz w Żabce napój Monster za 3,99 przy zakupie 3. Żabka, uwolnij swój czas. Jechaliśmy w nocy i całą noc jechałem w sumie. Warto też się spisuje, chociaż już jakaś tam awaria widzę, że wyskoczyła w nim. To pierwszy ten z salonu, to jakiś serwis pewnie będzie musiał przejść jeszcze, ewentualnie. O. Jakaś awaria. Bo wyskupuje i gaśnie chłopina. Ale już niedaleko jesteśmy, więc. Yeah.
zobaczymy, czy się nam uda zjechać na tych światłach. Chyba nie. A właśnie. Planuję wam jeszcze nagrać jedną gierkę. Mianowicie o detektywie mafijnym. To zajebista gierka, która wyszła teraz. Zobaczymy, jak się przyjmie w ogóle na tym kanale. Ale już dużo subskrypcji wpadło, przez to, że właśnie widzę, że im częstsza regularność streamowania i w ogóle pojawienia się na YouTube, tym jakby więcej osób widzi ten kanał, jest bardziej promowany, więc cieszę mnie to, że w sumie ludzie to też dostrzegają. Znowu korki się tu tworzą, widzę. Ale będę musiał zmniejszyć trochę ten ruch, bo widzę, że bardzo plotkuje. Od czasu do czasu ma takie przycięcia. Tak czy coś, to się już widzę, robi ciężko. Tak, przekroczenie prędkości wiem, ale muszę to niestety wyprzedzić. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie jakoś tak właśnie, no pół godziny odcinek to nie ma paniki. Też jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, bo widzę, że grafika. Bicie światła wyłącz. Trochę pobawić się tymi ustawieniami, bo o, nie ma teraz ruchu w ogóle, albo pojechali już, nie, za mną też już nie ma. Dupie to mam. Na filmie powiedzieć mieli w miarę, widzę, płynny obraz, ale
tak jak tu u mnie to... Chociaż też trochę będą klatki widzę. Okej. Ja sobie ich rozładuję, a z wami się żegnam i do zobaczenia na następnych live'ach i odcinkach. Dzięki, że jesteście.